Widziałem szkieleta. Chciałem się nauczyć. Jest. Jest? Udało. O-o. No nie. Jednak nas jakiś trafi. Wypadła perełka Endu. To deteruszce. Cześć. Widzowie. No mów. Piątka. Cześć widzowie, witamy w kolejnym odcinku na naszym kanale, tak? Tak. Co my dzisiaj robimy? Gramy w Minecraft, a co? A co? No to gramy, tak? Będziemy grać. Okej, przełączamy tutaj kamery, cyku, cyku, tu się wszystko ładnie nagrywa. Nowy świat Filipka i wracamy. Idziemy survival. Survival. Świat się ładuje. O. A to mu u villagerów byli. Co? Widziałem szkieleta. Tata, a jak się nazywa? Jakiś łopus zabije i trzeba zacząć jeszcze raz grę. Jak to się nazywało, tato? Powiedz mi. Proszę. Co, jak padniemy? No i trzeba zacząć od nowa grę. No to trzeba, nie wiem, jak od nowa. Nie wiem, o co dokładnie Filipku pytasz. No, tak nie wiem, jak to się nazywało. Ty mi powiedz, proszę. Co, padniemy to co? Odrodzenie? No, nie. Spawn? Respawn? Ale, no, jak się wyłącza gra, jak się padnie. Jak się wyłączy gra, jak się padnie, to ci nie powiem. Czekaj, tu mamy... Jakie my tu mieliśmy koordynaty naszego domku starego? 4, 3, 9, 10, 70. Ale to na plusie. Jesteśmy w ogóle w jakimś terenie. A jak łopa ozwali kogoś, łopów i gra się wyłączy, to jak to się nazywało? Powiedz mi. No, padnięcie? O, i jak gra się wyłączy, powiedz. Nie wiem, Filip, o co chodzi. Może widzowie będą wiedzieć, to napiszą w komentarzu. Ja nie wiem, o co ci chodzi. Jak się gra wyłączy i się padnie, to nie wiem, co się dzieje. Jakieś podejrzane. No i trzeba potem zacząć od nowa. No od nowa, no to co? To nowy świat jest. Tak? O to ci chodzi? No nie. Nie chodzi mi o to nowym życie, że do tej jaskini iść. Tu jest woda, to nie nurkujemy, bo nie mamy na razie żadnych tych. Tak. Poza tym my mieliśmy szukać przyjaciół. Patrz, co ten podejrzany piasek chyba. To? Tak, to. No ale nie mamy pędzla. Nie zabraliśmy. Czego? Pędzelka. A gdzie jest ten pędzelek? Gdzie jest pędzelek? Został w domu. Pójdziemy do starego tego. Do tego starego. Bo nie powiedzę, nam się kończy. Potrzebujemy tej misturki. No to dlatego szukamy mapy ze skarbem. Albo jakiegoś wraku statku. Wiesz? Ale ja tu nic nie widzę. A ty? A też nie. Chyba potrzebujemy tej misturki, co? Szukaj wraku. Jak nie znajdziemy wraku, no to trudno. To trudno. Wtedy nie będzie. No tak, widzowie. Co tam w ogóle u was słychać? Jak wakacje wam mijają? Napiszcie w komentarzu. Tak, widzowie, panie. Co robicie w wakacje? Co robicie w wakacje? Jedziecie do akwaparku? A kto będzie jechał do akwaparku? Ale macie, widzowie, mają na imię, bo już nie wiem. O, widzów jest dużo. By wszystkie imiona zapamiętać, to koniec. Tu nie da rady.
A jak nasi widzowie się znają? Filipku, nie znam ich imion wszystkich. Ci, co komentują, to ci później mogę pokazać w komentarzu. Dobra, ktoś tu mówił, żebyśmy znaleźli żółwia. No to żółw jest, no ale już żółwiem, że tak powiem. Czemu jakieś wina mówi o jeców? No jest. Co widzowie? A widzowie mówili, że mamy go zabić? Żółwia nie. Czemu? Nie zabijamy żadnych żółwi. Ej, a może zobaczmy, co, a tego możemy zabić? Ale dlaczego? Bo jaka jest potrzeba zabicia żółwia? Wytłumacz mi to. Bo to z niego wypadnie. Nic, ale nie potrzebujemy tego, co z niego wypadnie. A co z niego wypada? A różne rzeczy. A jak wypadnie jednego łuk i stały? To. Szukamy łódki. Gdzie jest nasza łódka? Nie ma. Co się stało z naszą łódką? No co jest? Chyba ją zostawiliśmy u villagerów pod wioską. Co myślisz? Tak, chyba tak. No to nic, trudno. Szukamy bez łódki. A my odpływamy tak daleko? No płyniemy szukać tego wraku, ale... Ty widzisz tu jakiś wrak statku? Ja nie widzę. No ja też nie widzę i to jest problem. Aby się przydał. No nic, popływamy chwilę, jak nie znajdziemy, to trudno, no to co? Będziemy się nauczyć. Jest! Jest? Udało się. Ale będzie tu ta miejsculka? Zaraz zajrzymy do skrzyni, zobaczymy. Jak nie będzie? Jest stary statek utopiony. A, tylko się musimy... Czekaj, wynurzmy się. Zjedzmy sobie jakiś chlebek. Weźmy siekierę do ręki. I nurkujemy. Ej, tata, a dziewczyna? To jest? Nie ma tej mistulki. Nie ma tej mistulki. Dobra, do wyjścia. Ale tatuś, nie było tej mistulki. No nie było. Ale był... Ochrona 2. Byliśmy zaczarowany, zenchantowany mamy... zenchantowaną czapkę. Cokolwiek to... to nam da. No ale są wraki statku, więc jakby... A możemy zobaczyć, co jest w tym wraku? Tam tej syny. Myślisz, że będą jeszcze jakieś skrzynki w tym wraku? No... Możemy zobaczyć, to będzie tej pierwszej. Co, tu były dwie skrzynki? Nie, jedna. Ale co jest, i zobaczyć, to jest. No tu. Tej jednej. Czekaj, to się wkopiemy tu, od góry. Mogę zobaczyć, a możemy jeszcze zobaczyć. To jest tej skrzyni, proszę. No już, nurkujemy do niej. No i co chcesz zabrać tata ze sobą? To, proszę, jeszcze ten, to, coś takiego chcę. Ale jeszcze to jest, tam to jedno chciałem. Tam to jest zatruta potrawka, tego nie chcemy. Czemu? No jak, po co nam ta potrawka, żebyśmy byli chorzy? Nie zjemy jej. A co z nią zrobimy? Wyrzucimy. Nie będziemy jej teraz brali, Filipku, bo to jest za ryzykowna sprawa. Ale gdzieś ją, tatuś, możemy wyrzucić. Dobra, szukamy następnego wraku. Może gdzieś tu będzie następny jeszcze, co myślisz? Tak. Ale będzie gdzieś daleko? Jeden był, to będzie i drugi. Czy tam widzę? Co to było? To chyba był lazuryt. Patrz, tam lazuryt, widzisz? No widzę, ale co to jest to? Co? Patrz, kolejna wioska.
Czy to jest ta sama, co byliśmy? Tak? Ja nie wiem, już powiem ci, zakręciłem się. A my tu jakaś inna. Ale są takie same domki, co? Popłyniemy, zobaczymy. Dobra, nurkujemy. Płyniemy. Jeden statek znaleziony. A drugi? Nie wiem, zaraz może będzie drugi gdzieś wrak. No ale jeden się udało znaleźć. Wreszcie, ale czemu da tuż tam? Czy to jest inna wioska? Zaraz się okaże. A jak będą tam się i będzie mistrzulka podnikowania, bo tam nie kończą się leki na 20 godzin. Idziemy zobaczyć, czy to jest. To jest ta sama wioska. Dobry. Ale jest nasza łódka. A jak będzie tu jakaś inna? To jakaś inna? Chyba, co? Czekaj, tak już tu jesteśmy w tej wiosce. Czekaj, bo my tu... Aha, zostawiliśmy sobie piec i to wszystko gdzieś indziej. Mamy książki, mamy to. Pieczony łosoś. A możemy sobie dać tą wioskę? Którą? No tamtą. Z tamtej książki to będziemy mogli robić ten. Co? Zaczarowane... Ten, będziemy mogli czarować. Enchanting, o. Tak to się ładnie nazywa. A możemy czarować? Wila to już poszedł spać, a przecież my nie możemy się położyć, co chodzi. Dobranoc, widzimy się w nowym... No, dziękuję. Nie w nowym odcinku, tylko rano. Pomachaj nam. Dobra, wracamy. Bierzemy naszą łajbę. Gdzie nasza łajba? Tu. A tam bierzemy też naszą łajbę. Nie mamy naszej łajby. Ja wiem, że mamy miejsce w ekwipunku, ale numer. Ale heca. Czekaj, wyskoczmy tu. Co nam tu jest niepotrzebne? Jakaś trawa? Po co nam ta trawa? Wodorost? No patrz, no czy to. Zabraliśmy naszą łódkę? Dobra. Płyniemy, szukamy dalej. Ale śliny. Domy. Dobra. Ta wioska w ogóle zbudowana jest na jakiejś skale. Czemu? Widziałeś takie rzeczy? Gdzie jest rekin? Nie wiem. Dobra, szukamy następnego statku. Może coś tu gdzieś będzie. Oj, będzie mi tylko podrukować. Ono nie... Nad fotą nie kończą się bąbelki. Chyba się nie skończą. Ale musimy się pilnować i wychodzić. Dobra, pod wodę. I płyniemy. Ale nie, Filip, na spację naciskasz, bo na spację jak naciskasz, to wypływamy. A my nie chcemy wypływać. Tu chcemy... Teraz chcemy wypłynąć. Dobra, puść. Proszę, nurkujemy. Czekaj. Ej, bąbelki się nam prawie skończą. Musimy wypływać. Wypływaj, no. A teraz? Nurkujemy. O, jestem, topiec. Nie, utopiec. On ma harpun czy nie ma? Te trójząb. Ma czy nie ma? Nie naciskaj na razie nic. Bo... Ma trójząb? Czy normalny? Ma nie wiem. Oj, ma, miał trójzęba? Nie wiem. Czy nie miał? Nie mam pojęcia. Widziałeś, czy miał trójzęba? Nie widziałem. To po... Może popłyniemy do niego, co? Może za chwilę? Trochę widzowie podwodny odcinek dzisiaj, ale... No szukamy statków. Dobra, pod wodę. Szukaj statków i patrz, czy są statki. Widzisz statki? Nie.
No, do góry. Pod wodę. Wyciąłem. A stróżebem nas machina pokonują, prawda? Kto? Stróżebem. No niestety tak. Czemu? Pod wodę? Aha, nurkujemy. Widzę jakiś statek, bo ja nie. No ja też nic nie widzę. Trochę lipa. Trochę lipa widzowie, co? Czekaj, bo tu jest jakaś... wyspa. No właśnie. Wyspę znaleźliśmy, tak? No, pilnuj bąbelków. To niedobrze, że nie mam tej misturki, co? No nie mamy. To jest problem. Dobra, dawaj, wyciągamy łódkę, płyniemy, bo... ale nie, no... Płyniemy. Płyniemy. Świnki są. Świnki od grażynki. Czemu już skończy się to miasteczko? Wow, jest kolejne. Tu jest jakaś wyspa. Po czemu tak robisz? Co? Po czemu tego wracasz obrazem? No, tata, ja chciałam tylko popatrzeć na strony. Zajrzyjmy tu pod wodę. Tata, kupisz mi taki sam fotel? Kupię. A kiedy? Na nowe mieszkanko, jak się przeprowadzimy, wiesz? Dobrze. Dobra, Fisiek, wracamy. Wiesz, gdzie wracamy? Tam, gdzie mieliśmy łóżko, także czekaj, wracamy do łódki. A to nasza? To nasza. Tu damy na chwilę pauzę. Musimy sprawdzić koordynaty. My trochę odpoczniemy, co? No to jak pójdziemy spać. To odpoczniemy. To musi sprawdzić, bo sobie zapisał. Czekaj. To jest wioska villagerów. 371 na 62. 371 i 524. 17 na 1374. 17 na 1374. Dobra, to płyniemy. F3. Wycofamy. A to ja. No to płyń. No, nie kręć, bo płyniemy w dobrą stronę. A gdzie my płyniemy? No jak? Gdzie? Tam, gdzie zostawiliśmy nasze łóżko i skrzynię ze skarbami. No taki nudny odcinek, nie bijemy nikogo, no niestety, no. Zwiedzanie. To nawijamy wszystkich łobuzów. Ej, a czemu dla nas pokonaliśmy dziś jednego szkieleta? No to jednego pokonaliśmy w dzisiejszym odcinku, to prawda. Mamy już się zatrzymać? Nie. Czemu? Bo płyniemy po nasze rzeczy. Już mi się tylko wiosłować. To ja będę wiosłował, daj. A co ta wioska? To wioska. Tak? Ty jakoś... I ta wioska jest na 17? Nie.
17 to mieliśmy to nasze łóżko. Więc płyniemy 17 na 1374. Czyli musimy opłynąć wioskę i płynąć w drugą stronę. Dobrze mówię, czy to ta wioska była? Czy źle mówisz? Źle? Napisało wszystkie osoby, że źle? Nie. Ty dobre. Patrz tu po brzegu, czy gdzieś naszego łóżka nie widać. A ty widzisz? Gdzie nasze łóżko? Widać? A co miała muzyczki? Bo jest wyciszona muzyczka, wiesz? Co? Muzyczka. A to jest ta wioska? Tak, to jest ta wioska. Co, my sobie nie zrobiliśmy screena, gdzie my to zostawiliśmy, te nasze rzeczy? Ale my jesteśmy gapy. Ale my jesteśmy grapy, co? Nie no, tu gdzieś z brzegu mieliśmy. No prawda, to gdzieś z brzegu mieliśmy. Trzeba patrzeć po brzegu, tu koniki jakieś. Gdzie są te nasze skarby wszystkie? No właśnie, gdzieś tu powinny być. Patrz, widzisz je? Nie widzę. Właśnie w tym całym szkopu, że ich nie widzę. A co tam mamy robić na tym mikrofonie? Cześć, pauza, sprawdzamy, gdzie my to zostawiliśmy. Bo na pewno zrobiliśmy tego zdjęcia. 371 na minus 524. 371 na minus 524. A minus 524 to w którą stronę jest? Drugą. Czyli myślisz, że tam zostawiliśmy nasze łóżko? Filip. Co? Popatrz tu. Gramy. Co? Ej, tata. Tak? A gdzie jest nasze łóżko? Ojcu się zbliża. No to płyniemy tam. Ile jest? Tata, a pamiętasz jak budowaliśmy ten dom z tymi, tam gdzie mieliśmy ten kamienny dom? Czekaj, bo my tu gdzieś musimy płynąć. A więc tatu, budowaliśmy cały dom z kamienia. To co wtedy? Cały z kamienia. Mamy jakieś łóżko w ekwipunku? No nie mamy. Tata, a pamiętasz jak budowaliśmy cały dom z kamienia? Pamiętam. Cały. Pamiętam. A co był? A pamiętasz tatuś, co w naszym domu musimy zrobić fosę? No, pamiętam. Bo robiliśmy w tym naszym takim zamku, co? Mhm. I była taka mała fosa, co? No była. Robiliśmy. To w pierwszym świecie tak było. To było w pierwszym świecie, tak? Tak. A co my teraz już nie mamy tego najazdu? No dobrze, że nie mamy. Czemu dobrze, że nie mamy? A to chciałbyś mieć najazd, żeby był? Tak. No. To... Creeper. Utopiec tam by jeszcze był. Utopiec, no. A innych nie ma. Patrz, tam jakieś creepery są. Tam też jakieś creepery. To creepery? Nie wiem właśnie.
Płyniemy szybko. Łap, czup, łap, 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 łap. Nie tak? Bo zombie się zlepił. Zombie jest słaby. On może nas ugryźć. Nie może nam nic zrobić. Zombiaki są słabe. A czemu nie może nas ukryć? Bo my też zamienimy się w zombie? Czemu? Nie. A jak nas ukryć się i wtedy się zamienimy w niego? Nie, no co ty. A jak nas ukryć się? To co wtedy? To w niego się zamienimy chyba, serio. Mówię ci. Jak... No, co tam jest? To. Enderman. A mamy łódkę? Lada, ta, chcę ich go zabić. Teraz nie. Czemu? Teraz płyniemy. A czemu nie możemy zabić Edermana, jak mamy łódkę? Wypadnie z niego perełka Endu. A to nie zawsze wypada z Endermana perełka. Czemu? No właśnie, nie wiem w sumie czemu. Jeśli to pytasz czemu. Ale tatuś wypadnie z niego perełka Endu. Dobra, ile my to mamy? No. Minus 524. Chyba nie... To w tą stronę, tak? Ale chyba nie w tego perełka Endu, tata. Wiesz to? O, idę z trójzębem. Minus 524. To jest gdzieś tu. Patrz, idziemy tam. I to było ile? Czy 7-1, tak? Patrz, pająk. Dobra, tam. Będziemy pająkami przejmować. W tą spada, a w tą rośnie. W tą też spada. Czyli to jest tam. Na dół, a możemy tu wysiąść. Bo chcę już spację wreszcie nacisnąć. Dobra, wysiadamy. Bez łódki, bo może być tu Eden. Czemu nas nie może ugryźć? A to był ten, który gryzie? Lecimy. 3, 7, 4. A jak będzie Edelman? To co? To zawalczymy z nim, bo mam... Wow. A zawalczymy z Edelman? Wow. Dobrze, uciekamy. Aj, jednego lasku uderzymy. On nas uderzył, dobrze, o to uciekamy. Szukaj 374. Hopsa. Płyniemy na drugą stronę. No musimy. Ale to bez skakania, Filip. Czemu? Bo płyniemy wtedy i płyniemy wolniej. A tak płyniemy szybciej. Filip, jak skaczesz, to nie bijemy. Pat, dobrze. Edelman. Dobra, jest nasze wyrko. O-o. Za dużo ich tu. No trochę ich dużo było. Dobra, creeper do wody nie wejdzie. Weźmy sobie coś do jedzenia. Marchewka. Zjedzmy coś, żeśmy ich zbić. A zombie wejdzie? A zombie? Zombie wejdzie, tak? Creeper się boi. Mamy jakieś strzały w ogóle? Creeper to cieniasz. Nie mamy strzały. Creeper to cieniasz, prawda? No to zależy, jak go potraktujesz. No nie. Ty no wysadził na naszą skrzynkę, no co on? No co on? No robimy tu jakoś. Co to było? Czy
tatuś za nami idzie, gościu. Chodził nam synie, co? Dziś mi takie mięso. A ja. Nie trafił nas, co? Za daleko stał. Za daleko staliśmy. A, jednak nas jakiś trafi. Co tu się tak laguje? No balaj nas już, no. Czekaj, nam się trochę zdrowie odbuduje. Idziemy do Edelman. Musimy najpierw łóżko odbudować, Filip, no co ty? Po kolei wszystko. Bo jak tak pójdziemy, to zaraz padniemy i koniec naszej misji będzie. A co tu tylko wypadnie peluka Entu, no. Nie patrzmy na niego. Znaczmy. No i Edelman, no chodź tu. Dobrze, usiadł. Ło! Edelman! Poczekaj, Edelman nam nie ucieknie. My musimy uciekać. Wiem, że Edelman. Co? Idziemy do Edelmana wreszcie. Tak, teraz idziemy do Edelmana. Wypadła perełka Endu. Jest! Tak chciałeś. A jedna czy więcej? Jedna perełka? Jedna. Czemu jedna? No bo jedna. Dobra, idziemy tam zobaczyć, co nam tu wypadło. Na razie nie będziemy jej używać. Nie. Czekaj, bo tu nam rozwalił Enderman nasze łóżko, wszystko nam porozwala. Nie, Creeper. Creeper, no właśnie. Co my tu nie potrzebujemy? Odchyl tą główkę pięknie, żebyśmy widzieli. Dobra, wywalmy to, co nam jest niepotrzebne. To jest nam niepotrzebne. Stary miecz. Też nam jest niepotrzebny. A ten drugi, bo jest stary. Piec hutniczy, cegły. Dynia nam jest niepotrzebna. Jakieś nasiona. Dobra. Ach, jak leje. Oj, Filip. Dobra, czekaj, wywalmy jeszcze ten żwir. Czekaj, tu jeszcze był miecz. Czyli wywalmy jeszcze żwir. Perełka Endunie. Blokuje jest nam niepotrzebne, jakieś kości. Stary miecz. To ale, już wywalmy. Ale że będziemy mogli zrobić mączkę kostą. Po co nam tę mączkę? Ale tatuś, będziemy mogli zaprowadzić sobie pieska. No pieska będziesz mógł przyprowadzić, tu akurat masz rację. No może weźmiemy kości. Czekaj, zobaczmy, czy możemy zrobić tu do craftingu. Tu do crafting? Tu konstrukcyjny? Aha. Ale... Po co nam ten dirt? Ale tu konstrukcyjny to jest... przecież crafting. Zgadza się. A wy tu tam perełkę Endu, czy nie? Perełkę zostawiamy.
Patrz, mamy dalej to. Do czemu nam się to bierze? Czekaj, gdzie jest ta dziura? My z tej dziury zabraliśmy wszystko? Co to znikło? A czemu nie na perełka z niego wypadła? Nie wiem, Filipku. Ty znikły te rzeczy, patrz. Chyba dobry pomysł, żeby iść do NCT, co? Tam jest więcej Edermanów od tego jednego, co? To na pewno. Tata, a mamy wełnę? Mamy to dalej, widzisz? Mamy. Tata, a zrobimy z tego portal do NCT? Myślę, że w kolejnym odcinku możemy spróbować takie coś zrobić. Podaj do NCT. Tak. Dobra, gdzie jest nasza łódka? A moi tatu zrobili portal do Netheru, co? No to raczej chyba szybciej do Netheru. Jak do NCT. To mogę tak zupełnie pójść do Netheru prosto. Do Netheru chcę. Dobra, wsiadamy na naszą łajbę. Koordynaty bazy. Gdzie są koordynaty bazy? Baza. Minus 1022 na 163. Minus 122 na 163. Kiedy skończymy grać? No jak dopłyniemy do bazy. Jakiej bazy? Starej? Tak, starej bazy. A gdzie są te seleksie? Czekaj, będziemy biegli po tym, po ziemi. Bo tą łódką to będziemy płynąć do jutra. No właśnie. Łódką będziemy płynąć do jutra. Czekaj, coś do jedzenia to mamy? Co nam tu zostało? Jabłka, surowy dorsz, ziemniaki. Czekaj. Dobra, zjemy jabłko. Chcę iść na te szpelewki Endu? Co? Perełki Endu chcesz zjeść? Nie. Co? Perełkę Endu chcesz zjeść? Nie, chcę ją użyć. I to ci dam na to. Ale zbierajmy perełki Endu, może nam się przydadzą. A nie, ty już byś chciał, Filipku, zużywać wszystko. To tak nie można robić, że ty wszystko zużyjesz w jednym odcinku. Ale to już możemy wrócić na tą górę i tam będziemy wtedy. Wiesz? Filipku, no wiem, ale gdzie ty chcesz się przerzucić? Na jaką górę? Tu nie ma żadnej góry. Tam jest, widzisz, tam spójrz. Dobrze, ale to zmarnujemy perełkę. One tak nie wypadają co 5 sekund. Czemu nie wypadają tak 5 sekund? Dobrze, Deba na mnie uciekł, co? Dobrze, bardzo dobrze. A możemy już świstać chwilę, chociaż odpocząć chwilę? Możemy, zaraz zbudujemy łóżko i pójdziemy spać. Nie sprawdziły w życiu. Tata, a możemy zrobić łóżko? Zaraz zrobimy. A gdzie jest ul? A mamy wiadra? Wiadro mam jedno. Mamy wiadro tatuś. Czekaj, czemu my to łopatą przycinamy? Mam tatuś wiadro, czy nie? Czekaj, zrobimy to łóżko. Wiadro też, tak? Wiadro mamy. A możemy wypić to mleko? Bo gdzieś podejdziemy do ula i weźmiemy z czołomu i ul. Co? Dobry plan? Wymyśliłem. Dobry czy zły? Dobry. Dobrze, oto idziemy spać. Nie możemy. Czemu?
Nie możemy iść jeszcze spać. A będziemy szukać Ula, dobrze? Dobrze, zaraz pójdziemy szukać. Mamy jabłuszko, tak? Tak, zabieramy nasze łóżko i stół do craftingu. Nie. Chociaż czekaj, ten stół w sumie nam się przyda. To jest crafting, a jest stół. Prawda? Prawda, niech będzie, że to jest crafting. Jak mówisz, tak będzie. To jest crafting. Dobra, widzowie. Czekamy na tą noc, czy nie czekamy? Idziemy szukać. Tak. No idziemy. Tata. Idziemy, tatuś, pójdźmy szukać Ula, dobrze? Ja myślę, widzowie, że my kończymy ten odcineczek. Widzimy się w kolejnym. Także Filipku, pomachaj widzom. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa.